166, to jest taki ósmy tier z magazynkiem. Taka bezeta, ale z magazynkiem. Kolega gra na serwerze rosyjskim i ma nick Polska górą. Nieźle, co? Reklamuje polskość. Ja tam go szanuję. Widzimy żarówkę, która pokazuje dokładnie, ile jesteśmy czasu wykryci. To nie jest modyfikacja. Tak działa żarówka. Cały czas, jak jesteś wykryty, masz żarówkę. Więc nie ma takiej sytuacji, że grasz i nie wiesz, czy cię widzą, czy cię nie widzą. Jest żarówka, to znaczy, że jesteś wykryty. No i nie ma lampki, to znaczy, że już zniknąłeś. Jest to bardzo duże ułatwienie, umówmy się. Bardzo, bardzo, bardzo duże ułatwienie. Ale dużo tych GPT. Ja grałem tylko siódmym tierem GPT. I dziesiątym. Nie grałem ósmym i dziewiątym. Tylko siódemką i dych. Ciekawe, czy masz, panie Polska, górą te GPT. Po prawej. O, nie zdążył użyć salwy, nie zdążył. Ale podpalił. O, kawo dwójeczka! O, kolego! Oj, kolego, kolego! Ej! Drugie podpalenie! Co się dzieje? Czy ty też masz wujka w Wargaming? Bo tak to wygląda. Okazuje się, że tylko ja nie mam wujka w Wargaming. Czy warto brać za żetony z przepustki T60? Powiem ci, że... ja go odebrałem, ale nim nie gram i... dla mnie jest dużo gorszy od AF Lizwana i Sharfutura. Ja bym... chyba strzelał w dwururkę, bo groźniejsza od tego Type'a, no ale spoko. Troszeczkę ten kowiec wydaje mi się tutaj przycwaniakował. Ale kurde, magazyn uszkodził! Takie małe gówno! Ale cię farmi na goldzie, no farmi! Taki mały, taki duży, może dwururę bić. Z dwóch dział? Mam GPT, linia jest teraz do zdobycia za darmo za misję jako wczesny dostęp. Ale co masz, ósemkę, dziewiątkę, dychę? Jaką masz GPT? O, szkoda. Ósmy tier. Jak się gra tobie? Dobre to, słabe? Bo ja tak tylko testowym grałem. By zdobyć dziewiątkę, trzeba dopłacić golda. Tak zrobili, cwaniaki. Akurat to mi się nie podoba tak bardzo, ten wczesny dostęp i płacenie goldem, żeby dostać nową linię. Uważam, że jest to troszeczkę nieuczciwe, że mamy czołgi premium. No i okej. Nie wydaję pieniędzy. Nie mam. Okej. Ale żeby za czołg drzewkowy płacić? No to już nie jest drzewkowy. No to wtedy to już jest czołg płatny. Ale nie do końca, no bo nie jest premiumem. Więc jeśli miałbym za co krytykować ten serwer, powiedziałbym, że jest to taki paywall. Musisz płacić, żeby mieć dostęp do czołgu drzewkowego. To jest niefajne. Czy jak się wymienia czołgi premium, to można dać ich kilka za jeden? Nie. To tak nie działa. Niestety. Tak dobrze to nie.
To by było bardzo fajne. Bardzo dobrze też bohater strzela, muszę powiedzieć, że skuteczność jest mega wysoka. Fajnie celuje. Widać, że jakiś taki gracz niebiesko-fioletowy. Czyli arta ogniowa 400 mm na froncie jest git? W sensie, która ma 400 mm? Mi te arty na blisko nie przeszkadzają, bo nie mam jeszcze może doświadczenia, pojęcia. Oj, 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 ale farty zrobił. Nie wiem, jaki to będzie. Czemu tu nie weszło? Chyba w górną trafiłeś. Premka. A. Ale ona ma dolną płytę cienką. To jak, jak 400, jak ma dolną płytę słabą? Ona w ogóle jest słaba. Widziałeś, jakie to ma parametry? To wali po 300 przy penetracji. To nie jest mocne. Co to jest? Co 20 sekund? Dla mnie to jest osłabienie zespołu, taki pojazd. Wolałbym już normalną artę, która ma odłamki i jest bezpiecznie ustawiona. Te arty do walki na blisko nie wydają mi się być jakieś mega mocne. Irytująca sytuacja. Sam na czterech. Bohater ma 5 uszkodzeń. 5000. Ale cię ten kowiec gnębi. Kurde, no niestety. Chyba umierasz, chyba przegra. Chyba przegrasz. O, taranik wleciał pięknie. Masa, masa i na koniec dalej masa. Nie ma teraz opcji wymiany czołgów. Kolega chyba się pyta na przyszłość już po prostu. Jest, 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 prawa, 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 prawa. Ciężko to widzę. Ciężko to widzę, ciężko to widzę. O, nie trafi. Aj, tutaj zrąbałeś. Trzeba było strzelić wcześniej, moim zdaniem. Za długo się zastanawiałeś. I w sumie strzeliłeś pod beznadziejnym kątem. Poczekaj, poczekaj. Na dobry przestrzał. W każdej chwili na plecach może pojawić się IS-2. Który ma 4 fragi, więc na awku na pewno nie jest. Pytanie, czy ten IS-2 przyjedzie? Jeszcze jedna pecha jest potrzebna. Jeszcze jedna pecha. Czy IS-2 popsuje ci tą bitwę? Dolna płyta pięknie i teraz obrót na plecy. Obrót na plecy. IS-2. IS-2 bohater zastanawia się, gdzie będzie wróg. Raczej spodziewam się, że jest przed tobą. Jednak jest po lewej stronie. Mierzysz w niego. On w ciebie jest na 2 strzały. Na 2 pechy. Pięknie. Jeszcze jedna, jeszcze jedna. Jeszcze jedna jest potrzebna. IS ma dużo gorszą sytuację. To jest ten IS-2 Berlin. On jest premką. I cudownie powierzy. Z golda wejść musiało 11 fragów. 7000 uszkodzeń. Widocznych. Siedem tysięcy ósmym tierem. No dla mnie to była najlepsza bitwa z dzisiejszych. Bo sam na czterech, no bo 11 fragów, pol. No wiem, że losowanie na szóstki, ale z ósemkami też kolega walczył. GPT to taki BZ, ale z magazynkiem, czyli... No BZ 176, ale razy 2.